Cześć, z tej strony Antek. Witam serdecznie na kanale męskim w Niemęskie, w pierwszej części męskiej trójki, czyli miej wyjebane, a będzie ci dane. Sztuka odpuszczania. Panowie, tak na start, na rozgrzewkę. Zacząłem się zastanawiać nad jedną kwestią, bo to, że wszyscy znają te słowa, to jest oczywiste. Natomiast to, czy te słowa są używane w sposób adekwatny do okoliczności, tu mam pewne wątpliwości. Dzisiaj ludzie mówią, mam wyjebane, nie chce mi się, olewam, nie interesuje mnie to. Udają niezniszczalnych, udają, że ich dana sytuacja nie rusza. Niestety, wydaje mi się, że to jest okłamywanie siebie samego. Dlaczego? Ponieważ sam doskonale pamiętam, w jakich okolicznościach usłyszałem pierwszy raz te słowa. A była to rozmowa dwóch, chciałoby się życzeniowo rzec, samców alfa, którzy rozprawiali na temat nieudanego związku jednego z nich. A rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Stary, odpuść ją. Ona nie była ciebie warta. Miej na nią wyjebane, rozumiesz? No, to zdrówko. W tle słychać brzdęk obijającego się o siebie szkła. No, a masz rację. Tak zrobię. Od dziś mam... Stefan, spójrz mi w oczy. Od dziś mam na nią totalnie wyjebane, rozumiesz? Totalnie. Od dziś. Brzdęk obijającego się o siebie szkła. 24 hours later. Nasz bohater niestety za długo nie ustał w swoim postanowieniu i już o świcie w ruch poszły błagalno żenujące SMS-y do swojej ex. Znacie to? Dlaczego tak się stało? Według mnie odpowiedź jest prosta. Ponieważ nie potrafimy odpuszczać, bo nikt nas tego nie nauczył. Żadna instytucja, żadna społecznie potrzebna komórka nie dała nam odpowiednich narzędzi. Do tej pory mamy z tym duży problem. I w tym miejscu weźmy krótką pauzę, a ja pozwolę sobie na pewien cytat, który dość dobrze oddaje rzeczony problem. Słuchajcie. Zbyt często ludzie starają się kontrolować rzeczy, których zmienić nie mogą, i zbyt często ludzie godzą się na rzeczy, które zmienić powinni. No bo jeśli nie masz nogi, to ni chuja, ona nie odrośnie. Jeśli wszystkie pióra z głowy ci wypadły, a uparcie silisz się na jakąś formę maskowania powyższego braku, to w lwiej części przypadków tylko się psychicznie zajedziesz. To samo działa w drugą stronę. Jeśli trwasz w toksycznym, przemocowym związku albo pracujesz w miejscu, które każdego dnia wysysa z ciebie energię, to nie zakłamuj rzeczywistości, że nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Wróćmy jednak do naszej głównej historii, do naszego głównego problemu. Dlaczego nie potrafimy odpuszczać? I tutaj musimy się cofnąć aż do dzieciństwa, bo to tam i w okresie dojrzewania uszyto nam gorset z totalnie przestarzałych przekonań. Znamy to dosłownie wszyscy. Chłopcom się mówiło, masz być miły, masz być uczynny, pracowity, grzeczny, kulturalny. Jeżeli chcesz, żeby dziewczynka się z tobą bawiła chętniej, to się uśmiechnij do niej, bądź dla niej miły, rób dla niej wszystko, a najlepiej kup jej jakiś prezent, czy tam spraw jej jakiś prezent, bo to za dzieciaka. A z kolei dziewczynkom musisz ładnie wyglądać, musisz się uśmiechać, musisz być miła. Chłopcom w okresie dojrzewania, jak i dziewczynkom, wtłaczano takie bzdury, że teraz mężczyzna w wieku 20 lat i więcej nie wie, co jest męskie, a co nie. Nie wie, jak się zachować. I to jest największy problem. Panowie, dziś przysłowiowy Kowalski chce być samcem alfa, choć tak naprawdę nie wie, co to oznacza. Dziś samiec alfa nazywany jest ignorantem, odmieńcem, kobieciarzem, tylko dlatego, że wymyka się spod tych wszystkich gorsetowych ram, w które usilnie społeczeństwo chciało go wtłoczyć i zresztą chce nadal. Dziś normalnie i w szczęściu funkcjonują tylko mężczyźni, którzy na pytanie, co powiedzą ludzie, odpowiadają, a chrzanić ludzi. Oni i tak będą gadali, a ja chcę robić to, co czuję, ja chcę być wolny. I tutaj dochodzimy do sedna materii. Odpuszczanie to nic innego jak świadomy wybór pomiędzy tym, co dla nas dobre, a co złe. Zaznaczam, tym, co dla nas dobre, a co złe.
to postawienie wszystkich swoich zasobów wyłącznie na siebie. Innymi słowy, miej wyjebane, a będzie ci dane to po prostu wolność. No bo który z was dzisiaj, panowie, jest w stanie im powiedzieć: Antek, ja jestem wolny. Wolny od kredytów, chujowej pracy, żony, która traktuje mnie jak intruza, rodziców, dla których jestem niewystarczająco dobry, nałogów, antydepresantów, negatywnych przekonań o sobie samym. No kto? Wiecie, dlaczego ten rzeczony samiec alfa jest szczęśliwy? Bo w tym wszystkim, co robi, jest po prostu prawdziwy. Dla większości jest egoistą. Okej, zgoda. Ale to i tak lepiej, niż być niewolnikiem cudzych przekonań. Tego nie wolno, tamtego nie wolno, to nie wypada, to musi być tak. Jeśli chcesz być kimś, to musisz być lekarzem lub prawnikiem. Musisz być miły, bogaty, spełniać oczekiwania społeczeństwa. A co na to samiec alfa? On ma swój świat, potrafi odpuszczać, a przyciąganie do siebie innych ludzi zawdzięcza temu, że jest wolny i niezależny, że jest prawdziwy, bo to ktoś, kto dawno temu podjął decyzję i powiedział: mam wyjebane na to, co powiesz, ponieważ ty życia za mnie nie przeżyjesz. I panowie, żeby nie było, to nie chodzi o to, że ja się uczepiłem konstruktu społecznego, jakim jest samiec alfa, tylko zależało mi na tym, żeby mimo wszystko był ten kontrast, bo każdy z nas, szczególnie ci, którzy oglądają mój kanał, wiedzą, jakie mam podejście do samca alfa. I to nie jest oczywiście nasz wspaniały bohater z nie wiadomo jaką peleryną, który cały wchodzi na biało. Chodzi po prostu o kontrast. Chodzi o to, żebyście zrozumieli, że samiec alfa, on przejawia mimo wszystko te wszystkie swoje autonomiczne walory i on jest tak naprawdę jedynym symbolem, może nie jedynym, ale jednym z wielu symboli, jeżeli chodzi o męski symbol, który stanął naprzeciw tym wszystkim niestety złym mechanizmom, które żeśmy zaczerpnęli już od narodzin. Pewnie powiecie teraz: okej, Antek, załóżmy, że z grubsza się wszystko zgadza, no ale jak my mamy mieć wyjebane, skoro nam na czymś bardzo zależy? Pamiętajcie, zawsze podchodźcie do każdej kwestii związanej z waszą relacją, w ogóle z czymkolwiek, indywidualnie. Bo to, że wam na czymś zależy, to przecież nie oznacza, że to jest dla was dobre. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której jesteśmy w związku skrajnie toksycznym, ale znajomi go aprobują, ale nasze środowisko jest zadowolone, że jesteśmy razem, a nasza rodzina w niebo wzięta. No i co? No i nam się wydaje wewnętrznie, że kurczę, no zależy nam. Ale czy to jest spójne z wami? I właśnie to jest moment, w którym walczycie o swoje szczęście, bo w przyszłości będziecie z kimś takim tworzyć rodzinę tylko dlatego, bo spełniliście oczekiwania. I wiecie, co jest najgorsze? Że to nie były wasze oczekiwania. Dlatego zawsze się indywidualnie zastanawiajcie nad każdą kwestią. Nie chodzi tylko o relacje damsko-męskie. Chodzi o wasze życie, o waszą pracę, znajomych, przyjaciół, pasję itd. Panowie, na dzisiaj to tyle. Jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe kwestie, to będę szczególnie poruszał je w drugiej części materiału i tutaj będę rozmawiał tak naprawdę o trzech fazach odpuszczania, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, co jest bardzo istotnym tematem, szczególnie z punktu widzenia mojego kanału. I właśnie serdecznie za tydzień na drugą część materiału Męskiej Trójki zapraszam. Na dziś to tyle i cóż, pozdrawiam, Antek.